Lucja dostała kupon o wartości 50 zł do internetowego sklepu sprzedającego piosenki i gry. Piosenka kosztuje 2 zł, a gra 4 zł. Lucja chce kupić co najmniej 15 piosenek lub gier razem. Napisz układ równań opisujący tę sytuację i zaznacz w układzie współrzędnych możliwe zakupy Lucji. No więc mamy tutaj dwie zmienne. Jedna zmienna to jest liczba piosenek, może niech ona się nazywa P. Czyli P to jest liczba piosenek. No a G to jest liczba gier, może liczba. No i ponieważ to warunki zadania mówią, to jest liczba piosenek, liczba gier, więc na pewno te dwie rzeczy muszą być większe, równe 0. No i teraz zapiszmy warunki, które te zakupy Lucji muszą spełnić i które są określone w tym zadaniu. Więc pierwszy warunek to jest taki, że Lucja chce kupić co najmniej 15 piosenek lub gier, czyli P plus G, tak, to jest razem ile kupuje piosenek i gier, to ma być 15 lub więcej, czyli to ma być większe, równe niż 15. To jest pierwszy warunek. A drugi warunek to jest ograniczenie na wartość jej zakupów, tak? Czyli kupon ma wartość 50 zł. Czyli tak, no ponieważ piosenka kosztuje 2 zł, to koszt, jeżeli kupi P piosenek, to koszt zakupu piosenek jest 2 razy P. Cena piosenki razy ilość piosenek to jest koszt piosenek. Gra kosztuje 4 zł, czyli koszt gier jest 4 razy liczba gier, czyli to jest całkowity koszt jej zakupów, no i to nie może przekraczać 50. Czyli to są dwa warunki, no plus jeszcze to ograniczenie, że P i G jest większe, równe 0. Tak naprawdę P i G to muszą być liczby całkowite, które spełniają te wszystkie nierówności. No ale to może tym, że to są liczby całkowite, na razie się nie przejmujmy. Zobaczmy najpierw bez tego ograniczenia. Dobrze, czyli chcemy wykreślić teraz te dwie nierówności. Może zacznijmy od P plus G jest większe, równe 15. No to tak, jak odejmiemy G od obu stron, to dostaniemy P większe równe 15 minus G. Czyli gdzie są punkty, których współrzędne spełniają te warunki? Otóż punkty, których współrzędne spełniają taki warunek, że P jest równe 15 minus G, to jest prosta. Czyli wykreślmy tę prostą w naszym układzie współrzędnych. Aha, musimy jeszcze dobrać tak. No tu, skoro przedstawiłem to w takiej postaci, to znaczy, że G chcę mieć na osi poziomej. Na osi pionowej mam P, czyli liczbę piosenek. No i teraz jeszcze muszę przyjąć jakąś jednostkę, może niech to będzie 5. Czyli mam 5, 10, 15, 20, 25 i tutaj mam 5, 10, 15, 20, 25. Czyli to jest prosta. Prosta jest wyznaczona przez dwa punkty. Jeżeli G jest 0, to P jest 15, czyli G równe 0, P jest 15, czyli ten punkt należy. No i z kolei jak G jest 15, to P jest 0, to ten punkt należy. Tak, i to jest prosta, która przechodzi przez te dwa punkty. Żeby mi było łatwiej narysować, to jeszcze mogę kilka innych punktów wybrać, ponieważ współczynnik kierunkowy jest minus 1, to oznacza, że jak się posuwam x-em o jakąś w prawo, to tyle samo muszę pojechać w dół na Y, czyli na przykład ten punkt należy do tej prostej, potem w prawo i w dół ten punkt, no ten punkt, ten punkt, ten punkt. To jest prosta. To jest prosta P równe 15 minus G. I teraz gdzie leżą punkty, które spełniają naszą nierówność? Prawda? Otóż tak, jeżeli wezmę sobie jakieś G, to na tej prostej P jest równe 15 minus G. Jeżeli P ma być większe niż 15 minus G, to znaczy, że muszę wziąć punkt nad prostą. No i tak jest dla każdego P, czyli w ten sposób otrzymujemy wszystkie te, przepraszam, dla każdego G. G jest moją zmienną niezależną.
tutaj, czyli to jest P większe równe 15 minus G. Jeszcze jest drugi sposób, taki bardziej pamięciowy, że jeżeli mam już tę prostą, to ta prosta dzieli mi płaszczyznę na dwie półpłaszczyzny. I teraz muszę wybrać, patrzę, czy wybieram jakiś punkt w jednej z tych półpłaszczyzn i sprawdzam, czy ta nierówność jest spełniona. Jeżeli tak, to cała ta półpłaszczyzna spełnia tę nierówność. Czyli na przykład tutaj, jak wybiorę sobie punkt 0, 0, to 0, patrzę, czy 0 spełnia tę nierówność. Nie spełnia, oczywiście. Nie. To znaczy, że punkt 0, 0 nie spełnia tej nierówności, to znaczy, że wszystkie punkty po przeciwnej stronie tej prostej. No to jest taki bardziej mnemotechniczny sposób zapamiętania tego, więc każdy może robić tak jak jest mu wygodnie. Czyli punkt 0, 0 na pewno nie spełnia, to znaczy, że ten obszar cały pod prostą nie spełnia, czyli mamy przeciwny obszar. Dobrze, to jest pierwszy warunek. Liczba zakupionych towarów ma być co najmniej 15, czyli to jest wszystko to, co jest ponad tą prostą i razem z tą prostą, bo nierówność jest nieostra. Teraz przejdźmy do drugiego warunku, czyli 2P plus 4G mniejsze równe 50. To co, dzielę przez 2, żeby mieć troszkę mniejsze liczby, czyli P plus 2G mniejsze równe 25, odejmuję 2G i mam P mniejsze równe 25 minus 2G. To jest moja druga nierówność, która musi być spełniona. I co, jak G jest 0, to P jest, czyli najpierw prosta. P równa się 25 minus 2G, czyli G jest 0, P jest 25. To jest ten punkt. Z kolei jak G jest 12,5, to P jest 0. 12,5, czyli to jest ten punkt w połowie pomiędzy 10 i 15. Czyli to jest prosta, która łączy te dwa punkty. I znowu, żeby ją narysować, współczynnik kierunkowy jest minus 2, czyli jeżeli x-em pojadę w prawo, to dwa razy tyle muszę opaść y-iem. Czyli tak, jeżeli 1, to tutaj mam 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Wygląda, że to tu się przecinają. I to jest prosta. Tak, i teraz to jest prosta. Teraz chcę znaleźć wszystkie punkty, że P jest mniejsze równe 25 minus 2G. Czyli ponownie, prawda? Jak ustalę sobie G, to na tej prostej mam punkty P równe 25 minus 2G, a P ma być mniejsze. Czyli to jest wszystko to, co jest pod tą prostą. Wszystko to, co jest pod tą prostą. No i widzimy, że teraz rzeczy, które spełniają układ tych nierówności, to są rzeczy, które to są te punkty, no, które są zarówno pokolorowane na pomarańczowo, jak i na niebiesko. Czyli w ten sposób widzimy, że jest to ten trójkąt. Może go tak. Czyli to są możliwe zakupy Łucji, czyli napiszmy, a dokładniej, prawda, punkty o współrzędnych całkowitych, czyli możliwe zakupy, to GP całkowite no, pokolorowane. No właśnie w ten sposób. No, no przykładowo, jaki punkt? Na przykład. No widzimy na przykład ten punkt, prawda? G równe 0, P równe 25, czyli w ogóle nie kupi gier i 25 piosenek i za nie zapłaci 50 zł. W ogóle, żeby efektywnie, jeżeli Łucja chce efektywnie wykorzystać ten swój kupon, czyli wydać maksymalnie dużo pieniędzy, ale nie przekroczyć 50, to oczywiście ten warunek spełniają punkty na tej prostej.
One nie wszystkie mogą być całkowite. Wobec tego, jeżeli chce wydać dużo pieniędzy, no to powinna wybierać punkty możliwie blisko tej prostej. No z kolei na przykład punkt. Na przykład widzimy, że punkt. No tutaj na przykład jest jakiś punkt, przecięcie tych dwóch prostych. Tak? Przecięcie tych dwóch prostych, zobaczmy, jaki to jest punkt. Czyli P równe 15 minus G i P równe 25 minus 2G. Tak? Czyli chcemy znaleźć punkt przecięcia tych dwóch prostych. Czyli co, no, to jest dwa równania, lewe strony są równe, to i prawe muszą być równe, czyli stąd mamy 15 minus g równa się 25 minus 2g. I teraz co, jak chcemy mieć tak, no powiedzmy g na lewo, resztę na prawo, czyli tak, do obu stron, żeby się pozbyć g z prawej strony, to dodajemy 2g. No i odejmujemy 15 może. Jakie równanie otrzymujemy? Po lewej stronie, prawda, mieliśmy 15, odjęliśmy 15 to 0, było minus g, dodaliśmy 2g, czyli po lewej stronie mamy g, a po prawej 2g już nie ma, bo je odjęliśmy, 25 minus 15, czyli 10. Czyli g równe 10 i wtedy p równe 15 minus 10, czyli 5. Czyli na przykład ten punkt to jest punkt o współrzędnych 10 i 5, czyli 10 gier, 5 piosenek i wtedy również wydaje wszystkie, całkowicie wykorzystuje kupon. No ale widzimy, że tutaj jest dużo, dużo różnych możliwości. Wszystkie one są zawarte w tym pokolorowanym trójkącie.